jakiś czas temu mówić na temat małżeństwa, co Pismo Święte na ten temat mówi. Kiedy Bóg stworzył już wszystko, kiedy dokonał wszystkiego, powiedział, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. I to znaczy, że nic z tego, co Bóg uczynił, nie było czymś niewłaściwym. A później w drugim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej dokładnie mamy wyjaśnioną historię, w jaki sposób Pan Bóg dokonał stworzenia człowieka, mężczyznę i kobietę. I tam w tym drugim rozdziale mamy taką wyraźną Bożą naukę na temat małżeństwa. I powiedzieliśmy sobie, że małżeństwo nie jest żadnym pomysłem człowieka, ale jest to Boża myśl, Boży pomysł i chyba nic lepszego Bóg nie mógł uczynić. Bóg uczynił z mężczyzny i kobiety, którą stworzył, Bóg uczynił męża i żonę, uczynił małżeństwo. Oczywiście mówiliśmy też o tym, że właściwie ten fragment z drugiego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej jest takim fundamentem i poradnikiem dla chrześcijańskiego małżeństwa. Jest tutaj mowa o tym, że kiedy Pan Bóg uczynił już kobietę i postawił ją przed Adamem, to on ją zaakceptował, on ją przyjął. Mówi, to jest właśnie to, czego, o czym może nie do końca świadomie marzył i pragnął, to, czego mu brakowało, jeśli chodzi o społeczność, o relacje na jego poziomie. A po drugie jest napisane, że opuści człowiek ojca, matkę swoją. A więc to jest jakby ta druga zasada, o której Bóg wspomina, jak bardzo ona jest ważna, że musi nastąpić to opuszczenie w tym znaczeniu i mentalnym, i myślowym, i też fizycznym. Następnie złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. I to złączenie, to Biblia nazywa przylgnięciem, w taki sposób, że staną się nową jakością, staną się jedno. Dla nas do końca, ja mówię, żaden teolog nie jest w stanie wytłumaczyć, ale tak jest. Niektórzy tą jedność upatrują w potomstwie, że przecież ta właśnie mąż i żona, kiedy stają się jedno i potomstwo jest tego wyrazem, tej właśnie jedności, nowe życie, nowy człowiek przychodzi na świat. I Słowo Boże mówi, że ten związek, ta relacja jest nierozerwalna. Każde naruszenie tej relacji, każde zburzenie tej relacji jest nieodwracalną szkodą wyrządzoną i nie tylko związkowi, ale i mężczyźnie, i kobiecie. Dlatego, że stają się w taki sposób jedno, że tego się nie da rozdzielić, chociaż ludzie często to próbują zignorować, rozdzielają, jednak jest to, nie pozostaje to bez skutków ubocznych, które będą przez całe życie gdzieś pewną konsekwencją aż do wieczności. W oczach Bożych małżeństwo nazwane jest przymierzem. I kiedy otworzymy Księgę proroka Malachiasza, chciałem, żebyśmy parę rzeczy tutaj zobaczyli z Bożego Słowa. Księga Malachiasza, drugi rozdział nam o tym mówi, to jest ostatnia księga Starego Testamentu, kiedy Bóg wzywa kapłanów. Wtedy byli kapłani, dzisiaj my jesteśmy wszyscy, cały lud Boży jest królewskim kapłaństwem, ale wtedy byli ci, którzy stali pomiędzy ludem a Bogiem jako kapłani. I tutaj Pan Bóg mówi tak od wiersza 14 do 16, a wy mówicie, tutaj Bóg jakby spiera się, czy też mówi do kapłanów, a wy mówicie dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. Była związana z tobą przymierzem. Czy nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i ducha? Czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swej młodości. Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, mówi Pan Bóg Izraela,
Plami swoją szatę występkiem, mówi Pan zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. A więc Bóg wyraźnie mówi, że mężczyzna i kobieta są związani przymierzem między sobą. To przymierze jest zawarte w sposób świadomy, gdzie oboje dokonują świadomego wyboru, świadomej decyzji i postanawiają być mężem i żoną. I to przymierze jest takim złączeniem. Pamiętajmy, że Bóg honoruje tą decyzję mężczyzny i kobiety. Oni dokonują wyboru, oni sobie ślubują, oni zawierają z sobą przymierze, które w oczach Boga jest nierozerwalnym przymierzem. Tak też naucza Boże Słowo. Chcę też zaznaczyć, że Bóg łączy dwoje ludzi, mężczyznę i kobietę w małżeństwo. Nie ma małżeństwa między mężczyzną a mężczyzną albo między kobietą a kobietą. Zawsze musimy wrócić do tego wzorca, do tego, co było na początku, do tego Bożego zamiaru na początku. Jeżeli dzisiaj próbuje się to przedefiniować, a próbuje się i to nazwać, to nie jest małżeństwo. Dlatego, że małżeństwo ma wiele zadań, między innymi zadanie prokreacji, bo Bóg chce mieć potomstwo dla swojej chwały. A tylko mężczyzna i kobieta mogą mieć potomstwo i wypełnić ten Boży zamiar. A także w przypowieściach Salomona, tutaj Bóg ostrzega mężczyznę. Mówi, jesteś związany ze swoją żoną przymierzem i nie wolno ci tego przymierza złamać, bo oni, ci kapłani, którzy służyli Bogu, oni zaczęli rozglądać się za innymi kobietami. To jest zdumiewające, ale tak było. Przestali być wierni. Wierni Bogu, wierni Bożemu Słowu i wierni towarzyszce swojego życia, czyli swojej żonie. Natomiast w przypowieściach Salomona tutaj czytamy, że Bóg mówi to samo, ale tym razem kieruje swoje wezwanie, swoje słowo do kobiety. I w tym drugim rozdziale w przypowieściach wiersz 16 i 17 mówią następująco. Bóg mówi tutaj o człowieku, który się go boi, który nabywa mądrości. Mówi tak, uszczerzę cię także od cudzej żony, od obcej, która uwodzi słodkimi słowami, która porzuca towarzysza swojej młodości i zapomina o przymierzu z Bogiem. Tam było skierowane to słowo, że to mężczyzna porzuca i łamie przymierze. Tutaj Bóg mówi do kobiety, która jest w związku małżeńskim, która jest żoną, ale która próbuje wyjść poza ten związek, poza tą jedność, poza tą relację, której są. I tutaj wyraźnie mówi, że ona porzuca, tak jak tamten porzucał żonę swojej młodości, ona porzuca swojego towarzysza młodości, swojego męża. I tutaj Bóg wyraźnie mówi, że ona łamie to przymierze. I zwróćmy uwagę, że ona zapomina o przymierzu z Bogiem. To znaczy, że przymierze małżeńskie jest przymierzem nie tylko między mężczyzną i kobietą. Ale każdy z małżonków zawiera przymierze w tym samym momencie, przymierze między sobą i Bogiem. A więc jest ono zawarte na tym poziomie poziomym i na tym poziomie, w tej relacji pionowej, wertykalnej, że idzie w dwóch kierunkach człowiek z człowiekiem i w tym samym momencie jest to przymierze z Bogiem. Ślubują sobie przed Bogiem. A nawet jeśli nie ślubują sobie przed Bogiem, to przed Bogiem jest ważne to, co sobie ślubują. Bóg to widzi i Bóg to honoruje. I zwróćcie dalej uwagę na dalsze wiersze tej przypowieści, bo jej ścieżka schodzi w dół do śmierci, a jej drogi do krainy cieni. I myślę, że to samo można powiedzieć o mężczyźnie, że kiedy jedno czy drugie zaczyna niszczyć, łamać tą relację, to przymierze, które zawarli między sobą, droga jednego i drugiego w oczach Boga, oni idą w kierunku krainy cieni. Nikt
z tych, którzy do niej wchodzą, nie wraca i nie osiąga ścieżek życia. Przeto będziesz chodził drogą dobrych i będziesz trzymał się ścieżek tych, którzy są sprawiedliwi. A więc widzimy, że droga tej, która jest niewierna wobec swojego męża i tego, który jest niewierny wobec swojej żony, ich droga schodzi w dół do krainy cieni, do krainy ciemności, na zagładę. To jest wyraźne, to jest bardzo mocne ostrzeżenie, o jakim mówi nam Boże Święte Słowo. Jezus wyraźnie powiedział tak, żona jest tak długo związana, dopóki żyje jej mąż, a jeśli umrze, wolno jej wyjść za kogo chce, byle tylko w Panu. Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy umrze mąż, wolna jest od związku prawnego z mężem, a zatem jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą i odwrotnie. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. I to już nie jest zakon, ale to jest to, co Pan Jezus mówi w Nowym Przymierzu. To, co jest, o czym mowa jest w Nowym Przymierzu. Tak więc możemy zobaczyć, że w jednym i w drugim wypadku ktokolwiek łamie przymierze, schodzi na bardzo dosłownie na drogę zagłady, na drogę samozagłady. Odwraca się od Boga, łamie przymierze z drugim człowiekiem, łamie przymierze z samym Bogiem, bo dotyczy to jednego i drugiego i ta ścieżka schodzi w dół. Zobaczmy, jak dzisiaj lekko traktowane jest kwestia małżeństwa. To jest na zasadzie, ja nie wiem, jak guzika w marynarce. Dopóki pasuje mi, prawda, to jestem zapięty, ale nie pasuje mi, prawda, rozpinamy i zapinam na inny guzik, prawda. Następuje całkowita zamiana. Bóg mówi, ale dla waszego życia, dla waszego błogosławieństwa, dla waszych dzieci, oto jest stanowicie przymierze, aby Bóg miał potomstwo i aby ludzkość była zachowana od destrukcji i od zniszczenia. Bo przecież to, co Bóg stworzył i w jaki sposób zaplanował, nie po to stworzył i zaplanował Bóg małżeństwo, aby człowiek doświadczył niepowodzenia, ale celem Boga zawsze jest, aby nie tylko, aby Jego imię było wywyższone, ale też aby człowiek doświadczał wszelkiego rodzaju błogosławieństwa. Aby małżonkowie stawali się dla siebie tym źródłem też szczęścia i błogosławieństwa w tym związku. Aby Bóg przez jednego i drugiego mógł ich oboje błogosławić i aby oni mogli się spełniać w tym związku małżeńskim. Jeżeli my jako ludzie nie respektujemy, czy nie będziemy uczyć się tego, jak małżeństwo powinno funkcjonować, no to to też będziemy jakby ponosić konsekwencje tego. Nawet kiedy ludzie są wierzącymi, odrodzonymi ludźmi i którzy nie chcą słuchać tego, co mówi Boże Słowo dla swojego małżeństwa, dla swojego życia, nie będą przeżywać tego wszystkiego, co Bóg zaplanował dla nich. Dlaczego? Bo są nieposłuszni, bo ignorują prawo Boże, zasady Boże, tego, czego Bóg oczekuje od męża i tego, co Bóg oczekuje od żony. Ale kiedy zaczynają to respektować, zaczynają doświadczać coraz więcej z tego błogosławieństwa, jakim mają być dla siebie, a też tego błogosławieństwa Boga w swoim małżeństwie. Moi drodzy, my wiemy, że list do Koryntian, 7 rozdział, wiersz 10, 11 mówi o rozwodzie i o separacji. Ale powiedzmy sobie jasno, wyraźnie, że to jest mniejsze zło, a tak naprawdę jest to grzechem, bo to łamie to przymierze, łamie tą jedność, którą oni mają być. Dlatego tam jest takie wezwanie, niech żona męża nie opuszcza. Ale jeśli by opuściła, niech pozostanie sama. A najlepiej niech się pojedna ze swoim mężem, niech wróci do swojego męża, aby byli razem. I wiem, że czasami są tak trudne sytuacje, czy gdzieś tam dwoje młodych ludzi, gdzieś zakochanych na początku, powiem zakochanych, pytanie jest, czy kochających się.
To trzeba rozróżnić. Zakochanie od prawdziwej miłości. Można być zauroczonym, zadurzonym i tak dalej po uszy. I wydaje się, że to oni są tak szczęśliwi, jak oni pięknie wyglądają na tym ślubnym kobiercu, prawda? Mówimy, jacy oni są wpatrzeni w siebie. Ale pytanie jest, czy oni zrozumieli, czym jest prawdziwa miłość. Bo zauroczenie mija czasami jak bańka mydlana. Nagle gdzieś to wszystko znika. Dlaczego? Bo bazowali bardziej na emocjach, na uczuciach, ale nie zrozumieli, czym jest miłość. I będziemy o tym mówić, czym jest miłość. Na czym to polega? Bo wiecie, taka jedna z piosenkarek mówi, no on chyba 7 razy, czy 7 mężów było, i ona mówi, no jak się już przestaje, już się odkochałeś, to trzeba teraz się w kimś innym zakochać. Czy to jest miłość? Czy to jest miłość? Czy o to chodzi? Czy może nie zrozumieliśmy Boga i tego, co Bóg mówi, czym jest prawdziwa miłość? I że czasami prawdziwa miłość niestety, ale cierpi, nie? Nieraz znosi, nieraz wytrzymuje coś, bo jest miłością, a nie zauroczeniem. Bo jest pewną odpowiedzialnością. A nie dotąd, dopóki mi jest dobrze i wygodnie, to... A więc rozwód nie jest opcją. W oczach Boga jest grzechem. I Bóg chce, żeby małżonkowie zrobili wszystko, aby wrócili do siebie. Moi drodzy, kiedy patrzymy na małżeństwo, pamiętacie, na samym początku powiedzieliśmy, że małżeństwo jest niczym innym jak typem, obrazem Chrystusa i Kościoła. Każde małżeństwo. Wiecie, to co Bóg tworzy, to co Bóg stworzył od początku i to co Bóg tworzy, jest tak genialnie z sobą połączone i rzeczy wydawałoby się często takie zewnętrzne, jakby nie mają nic wspólnego z rzeczami duchowymi, ale wszystko ma znaczenie także duchowe. I teraz Bóg patrząc i też mówiąc o małżeństwie, mówi, że małżeństwo jest obrazem oblubieńca i oblubienicy, tak? Oblubieńca i oblubienicy. Zwróćcie uwagę, że Słowo Boże traktuje Kościół jako oblubienicę, jako kobietę piękną, czystą, nieskalaną, która zaręczona jest oblubieńcem Jezusem Chrystusem. I tą oblubienicą jesteśmy my, jest Kościół Jezusa Chrystusa. Oczywiście, że czekamy na czas za ślubiny wesela. I Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że Bóg i Bóg o sobie mówi, że On jest mężem dla Izraela, a obecnie Jezus Chrystus jest narzeczonym, jest oblubieńcem dla Kościoła. Więc możemy zobaczyć, że w tej kwestii małżeństwa rozgrywa się także ta duchowa walka. Diabeł chce zniszczyć wszelki obraz, cokolwiek by miało przypominać Boży zamysł, Boży plan i Boże zamiary. Jeżeli człowiek jest stworzony, a jesteśmy każdy z nas stworzeni na jego obraz i podobieństwo, to diabeł będzie próbował niszczyć to, deptać to podobieństwo poprzez nienawiść człowieka do człowieka, agresję człowieka do człowieka, zabójstwo człowieka przez człowieka. Bo diabeł chce uderzyć za wszelką cenę w tego, który jest stwórcą. Ale tak samo diabeł jest zafascynowany i robi wszystko, żeby niszczyć każde małżeństwo świeckie i tych, którzy są wierzącymi ludźmi. Bo każde małżeństwo jest niczym innym jak takim głosem na tej ziemi. Oto jest oblubieniec i oblubienica. I to jest typ i obraz i to ma pokazywać i pokazuje na Jezusa i na Kościół, na oblubienicę. Przychodzi czas. Objawienie 19, rozdział od 6 do 9 wiersza jest powiedziane, że
On przyjdzie i odbędzie się wesele baranka i będziemy poślubieni na wieki, amen, na wieki Chrystusowi. Zwróćcie uwagę, nie ma rozwodów, bo Kościół jest i ma być poślubiony na wieki i to już będzie na zawsze i nie ma żadnego rozstania. Tak więc Bóg nas do tego wzywa i Bóg nas zachęca. Możesz być samotny i samotna. Nie każdy znajduje męża czy żonę. Oczywiście też Bóg ma różne plany dla naszego życia. I ja wiem, że generalnie Bóg chce, żeby człowiek był w związku małżeńskim. To jest takie główne powołanie, wezwanie Boga wobec człowieka. Ale zdarzają się wyjątki od tego. Niemniej jakkolwiek, samotny człowiek musi, mężczyzna czy kobieta powinni wiedzieć, że są częścią oblubienicy i będziemy kiedyś razem poślubieni naszemu oblubieńcowi Jezusowi Chrystusowi. Błogosławieni. Żonaci, samotni, błogosławieni, czyli szczęśliwi, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. A więc ważne jest, abyśmy byli przede wszystkim tymi, którzy są poślubieni, zaręczeni z Jezusem Chrystusem. Moi drodzy, co wyróżnia chrześcijańskie małżeństwo? Chrześcijańskie małżeństwo wyróżniają takie trzy główne rzeczy. Po pierwsze, chrześcijańskie małżeństwo jest zawierane przez chrześcijan. Nie rozumiejcie mnie źle. Za chrześcijan rozumiem odrodzonych, zrodzonych z ducha i słowa ludzi. To są ci, którzy zaczęli świadomie w wyniku usłyszanego słowa i prawdy Bożej, zostali przekonani o grzechu i potrzebie zbawienia i zawierzyli Chrystusowi, teraz chcą we wszystkim podobać się Chrystusowi. To jest chrześcijanin. Dlatego też chrześcijanie, to jako ten termin został ukuty po raz pierwszy w zborze pogano-chrześcijańskim, oznaczającym tych, którzy są zwolennikami drogi pańskiej, którzy naśladują Chrystusa w jego sposobie życia. A więc zawierają je osoby, które narodziły się z Ducha Bożego i Bożego Słowa. Po drugie, zawierają to związek małżeński w sposób świadomy przed obliczem Boga i społeczności Kościoła, ludu Bożego. Młoda para świadomie prosi Boga o błogosławieństwo dla swojego życia, dla swojego małżeństwa. I po trzecie, dlatego że są Bożymi ludźmi, oni proszą Boga i też mają to pragnienie, aby budować swój związek małżeński w oparciu o Boże zasady, w oparciu o święte Boże Słowo, któremu stali się posłuszni. Inaczej mówiąc, tych dwoje ludzi na każdej płaszczyźnie mogą stanowić jedno. W sensie fizycznym, w sensie duszy, relacji, więzi psychicznej, emocjonalnej, ale na tym najgłębszym poziomie ducha także stanowią jedno. Oni się doskonale rozumieją, co to znaczy żyć, służyć, należeć do Boga. Natomiast jeśli chodzi o małżeństwo świeckie, ludzi nieodrodzonych, to możemy powiedzieć jedno, że ci ludzie nie są zainteresowani, aby Bóg ich błogosławił. Oni nie są zainteresowani Bogiem i Bożymi drogami. Mogą czasami nawet żyć lepiej niż ci, którzy znają Boga. Bo gdzieś tam będą stosować, czy będą siebie traktować w taki sposób, o jaki mówi Boże Słowo, ale nie będą to ludzie, którzy są w przymierzu z Bogiem. Nie będą to ludzie, którzy chcą i naśladują Boga, ale jednego możemy być pewni, że dla obu, czy dla takiego małżeństwa zawsze jest nadzieja, że Bóg może wkroczyć w to małżeństwo. Kiedy tylko otworzą swoje serce dla Boga, oto Bóg może i zbawia ich i staną się w tej relacji
przymierzu, w społeczności z Bogiem. Bo jakkolwiek nie uznają Boga, to przymierze jest zawarte. Także przecież Bóg widzi wszystko i także jest zawarte przed Bogiem. Dlatego też Słowo Boże ostrzega, aby chrześcijanin nie próbował wejść w związek małżeński z niechrześcijaninem. Czy to mężczyzna, czy to kobieta. Pismo Święte, czy w Księdze Malachiasza, od której zaczęliśmy, tam wyraźnie jest napisane, oni szukają sobie kobiet, które czczą inne bóstwa. Wyobraźcie sobie, że ty jesteś światłości, albo jakkolwiek, ty jesteś światłości, a ta druga strona, pismo mówi, że jest w duchowej ciemności. Ty masz pragnienie podobać się Bogu, ale on tego pragnienia nie ma. Ty chcesz żyć według zasad Bożego Słowa, ale on nie jest tym zainteresowany. Można sobie zadać pytanie, tacy ludzie, jak my będziemy żyć, jak będziemy spędzać niedzielę, co będziemy robić w ciągu tygodnia, czym się będziemy zajmować, co jest naszym głównym celem. I rozumiecie, ledwo wchodzą w związek małżeński, oni żyją w dwóch różnych światach. Ona czy on mogą mieć nadzieję. Czasami to tak się tłumaczy. No przecież... Ale Słowo Boże nie daje nam żadnej gwarancji, a wręcz mówi nam, że jedno czy drugie są nieposłusznymi temu, co Bóg mówi w swoim świętym Słowie. Dobrze jest, kiedy jedna czy druga strona przychodzą do Boga i kiedy mogą na tym najgłębszym poziomie ducha stanowić jedno. I dobrze jest, czy możemy oglądać łaskę Bożą, kiedy gdzieś tam ktoś upadł w tym względzie, ale Bóg okazuje łaskę i daje wyprowadzenie i ta druga strona się nawraca i mogą służyć Bogu. To jest Boża łaska, Boża miłość okazana człowiekowi. Czasami ludzie nie mają swojego taty czy swojej mamy. Są pasierbami. Wychowuje ich ojczym. W każdym razie pamiętajmy, że Słowo Boże mówi, że kiedy jest małżeństwo, jest rodzina i dzieci, jeżeli nawet to jest drugi, czy nie jest to ten ojciec, prawda, to w oczach Bożych także ta osoba, która sprawuje pieczę, ten ojczym, czy matka, prawda, która nie jest tą, która urodziła, Słowo Boże wymaga od tych dzieci także szacunku. Miłości, poszanowania. Dzieci mają szanować i być posłuszne swoim naturalnym, jak i przybranym rodzicom. Pamiętamy małżeństwo Marii i Józefa. On nie był, że tak powiem, fizycznym ojcem dla Pana Jezusa. Był, niektórzy mówią, opiekunem, prawda? Ale Jezus wychowywał się w tym domu, w tej rodzinie, i był posłuszny, jak mówi Słowo Boże, swoim rodzicom. On uznawał i respektował to. I teraz chciałbym, żebyśmy posunęli się dalej w tym, bo powiedziałem, że zaczniemy mówić o tym, czego Bóg oczekuje od mężów, czego Bóg oczekuje od żon. Ja chciałbym przeczytać dwa fragmenty Bożego Słowa. Tutaj pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział. Chciałbym, żebyśmy przeczytali tutaj fragment do 7 wiersza. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże. A jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej, lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny.
Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Przede wszystkim chciałbym wrócić do tego trzeciego wiersza, gdzie mowa jest o głowie. Bo wiecie, my mamy od razu takie, tak, mężczyzna jest głową, ale wiadomo, kto jest szyją. Prawda? Niech on sobie jest głową, a tutaj tak naprawdę tym, który wszystkim kręci, jest ona. Chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus. Zwróćcie uwagę, że to jest jakby w jednej linii, w jednym punkcie. Jeżeli zburzymy jeden porządek, będziemy burzyć kolejne. Bo jeżeli mężczyzna nie będzie uznany za głowę, a głowa oznacza autorytet, władzę, przywództwo. Oczywiście musimy też rozumieć, na czym ta władza i przywództwo polega, jak ona ma być sprawowana. Ale chodzi mi teraz o zdefiniowanie. Głowa oznacza, że on jest tym pierwszym. On jest tym, który ma przewodzić. On jest tym, bo głowa, jeżeli chodzi o przywództwo, przywództwo jest zadaniem, a nie przywilejem. Jest odpowiedzialnością. I to odpowiedzialnością nie tylko za siebie, ale za żonę, za dzieci, za całą rodzinę. Zwróćcie, moi drodzy, uwagę, że dzisiaj oczywiście, że mężczyzna jest spychany gdzieś na boczny tor, a z czasem mężczyźnie jest wygodniej już być na bocznym torze. Nie? W ogóle wszystko się to gdzieś pomieszało i czegoś nie rozumiemy, ale chodzi o tą rzecz. Chcę, abyście wiedzieli, głową każdego męża jest Chrystus. Inaczej mówiąc, mężczyzna ma swoją głowę i to nie jest jego żona. Głową mężczyzny kto jest? Powiedzcie głośno. Chrystus. Moją głową jest Chrystus. Wiecie, jeżeli zrozumiem, że moją głową jest Chrystus, to mnie uczy tego, że jestem pod autorytetem. Inaczej mówiąc, jeśli ja chcę sprawować władzę w swoim domu, autorytet dany mi od Boga, to muszę wiedzieć, że sam jestem pod autorytetem. I to, ten autorytet i tą władzę i tą odpowiedzialność powinienem pełnić w taki sposób, jak czyni to moja głowa wobec mnie i wobec Kościoła. A więc muszę zobaczyć, w jaki sposób Chrystus jest głową, bo przecież ja z kolei jestem głową dla mojej żony. Mężczyzna jest głową swojej żony. Chrystus też ma głowę, ma swój autorytet, jego głową jest Ojciec. Słuchajcie, teraz mamy taki ciąg, taki łańcuch i teraz jeżeli zakwestionujemy jedno, to musimy zakwestionować kolejne i kolejne. Aż do największego autorytetu. Słuchajcie, autorytet jest dany i nie pochodzi od człowieka. Jest dany od Boga. I każda próba sprzeciwiania się temu autorytetowi na poziomie nas ludzkim uderza w tego, który ten autorytet przekazał. A więc w tym momencie, czy żona, czy mężczyzna, jeżeli nie wypełniają tego zadania i nie spełniają tego autorytetu, tak naprawdę buntują się przeciwko Bogu. Tak naprawdę kobieta, która próbuje być głową, sprzeciwia się największemu autorytetowi. Zobaczmy jeszcze do listu do Efezjan, piąty rozdział. Piąty rozdział. I ja dzisiaj nie chciałbym mówić o tym, co kobieta powinna, tylko chcę się skoncentrować na mężczyźnie, jaka jest jego odpowiedzialność. Pierwsza rzecz, pamiętaj, jesteś głową, autorytet pochodzi i dany ci jest od Stwórcy i nie wolno nam, mężczyznom, po prostu lekceważyć tego, uciekać od tej odpowiedzialności. Wiecie, czasami patrzę, że kobiety dzisiaj, albo wiele kobiet znalazło się w takim miejscu,
którym nie powinny być, są same ze wszystkim. Z problemami, z sytuacją rodzinną. I biegają jak szalone od jednej sprawy do drugiej. Pytanie jest, gdzie są mężczyźni, głowy, którzy są odpowiedzialne, aby być przy swoich żonach i dawać jako głowa tą ochronę i to poczucie bezpieczeństwa, które głowa powinna dawać rodzinie. Żony, czytajmy, 5 rozdział listu do Efezjan od 22 wiersza. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. I teraz to, na co chcę zwrócić, bo mąż jest głową żony. Tak jak Chrystus, głową Kościoła. Ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. I znowu tu mamy, głową żony jest mąż. Na jakiej zasadzie? Podobnie jak Chrystus jest głową dla Kościoła. I teraz wyobraźcie sobie, że Kościół mówi głowie Chrystusowi, jak Kościół powinien wyglądać. Albo tak naprawdę to oni zaczynają określać zasady, którymi się powinni kierować. W tym momencie co, mamy bunt, mamy nieposłuszeństwo, to jest koniec. Taki Kościół umrze. Prawda? Nie da się. A więc jeżeli zakwestionuje to, czy kobieta w związku, czy mężczyzna, który nie będzie chciał zająć tego miejsca głowy odpowiedzialności, to burzymy znowu porządek nie tylko w relacjach, ale cały porządek, jeśli chodzi o tego, który daje autorytet i który sprawuje autorytet. Jeżeli można to odmienić, to Chrystus wcale nie musi zarządzać Kościołem. Prawda? Niszczymy wszystko. Dlaczego Paweł tak mocno i Słowo Boże tak mocno kładzie nacisk na to? Bo Bóg jest stwórcą wszystkiego. Jeżeli On coś zaplanował, to zaplanował w sposób doskonały. I pamiętajcie, że to, co Bóg stworzył i zaplanował, jakie jest? Powiedzcie głośno. Bardzo dobre. Bardzo dobre. To znaczy, że będzie, kiedy my wejdziemy, będziemy temu poddani i posłuszni, możemy oczekiwać błogosławieństwa za błogosławieństwem. Ja wiem, że my żyjemy w zepsutym świecie. Sami mamy problem z naszym ego, z naszą starą naturą. Ale kiedy zaczynamy wchodzić w to posłuszeństwo, to będziemy mogli oczekiwać, że Bóg będzie nas błogosławił, bo On zawsze potwierdza, staje za tymi, którzy stają za Jego świętym Słowem. Co to znaczy, że Bóg jest głową Chrystusa? W jaki sposób Ojciec traktuje Syna? Czy zauważyliście, że Ojciec teraz staje w taki sposób i w jakikolwiek by sposób On poniża swojego Syna? On jakoś wykorzystuje swojego Syna? Jezus mówi, ja i Ojciec jesteśmy jedno. Ja czczę mojego Ojca, a Ojciec mnie uwielbia. A nagle odkrywamy, że bycie głową wcale nie oznacza faceta, który jest, stara się, że tak powiem, bicepsami pokazać, czy nie wiadomo co. On tu rządzi, prawda? Ale musimy przypatrzyć się, jak działa głowa, którą jest Bóg Ojciec w stosunku do swojego Syna. Jaka jest głowa, którą jest Chrystus w stosunku do Kościoła. Czy będąc Bożym dzieckiem w Kościele,
Gdy uznaliśmy Chrystusa jako naszą głowę, czy możesz powiedzieć, że Chrystus wobec ciebie jest surowy, jest bezwzględny, jest tyranem i tak dalej? Nic z tego. Nic z tego. Nawet kiedy my upadamy, go zasmucamy, nie jesteśmy wierni, on ciągle okazuje nam niesamowitą miłość, uprzejmość, cierpliwość. A nawet kiedy odchodzimy gdzieś bardzo daleko, on idzie i szuka nas i sprowadza nas znowu do relacji z sobą. Podobnie jak Bóg w Starym Przymierzu mówi do Izraela: zdradziliście mnie. Jesteście jak kobieta, jak żona, która porzuciła swojego męża. Oddawała się innym. Ale ja sprowadzam cię i próbuję cię sprowadzić z powrotem do relacji, do społeczności ze mną. Co to znaczy być głową? To znaczy nie uciekać od odpowiedzialności za siebie, za swoją żonę, za jej życie, za życie naszych dzieci. Po prostu jestem odpowiedzialny przed Bogiem. Nie muszę się bać ani walczyć o swój autorytet. I kiedykolwiek by się zdarzyło, że żona próbuje ten autorytet podważyć, wiedz jedno. Autorytet dany ci jest z góry od Ojca. I Bóg będzie walczył za ciebie. Jeżeli ona będzie miała z tym problem, to zaufaj łasce Bożej. Bądź głową, tak jak Chrystus dla Kościoła. Bądź pełen miłości i tak dalej. A zobaczysz, że to Pan Bóg zacznie przemawiać do jej serca, aby ona zrozumiała, co to znaczy być pod autorytetem. Jezus nie bał się powiedzieć: Ojcze, uwielbij mnie tą samą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim tutaj przyszedłem. Ale nagle widzimy, że bycie głową to wcale nie burzy tej ogromnej prawdy, że mąż i żona, że tak jak Chrystus i Ojciec są równi co do wartości, co do tego, kim są, co do boskości. Ale oto Syn sam dobrowolnie poddaje się pod autorytet Ojca, aby wykonać Jego zadanie. I zadanie Ojca, czy plan Ojca staje się Jego własnym planem. Przyszedłem wykonać nie moją wolę, ale wolę mojego Ojca. Kochani, gdyby w małżeństwie mężczyzna zobaczył, że nie może, nie powinien oddać, i oczywiście to nie chodzi o to, że na siłę, prawda, awanturami nie wiadomo, czy on będzie, że tak powiem, domagał się, że tu przecież on. Nie, nie w ten sposób. Chrystus nigdy w ten sposób wobec nas nie robi. Oczywiście, kiedy trzeba, czasami zareaguje mocniej, ale on działa w taki sposób, że gdzieś tam w końcu upadamy. Dobrze, jeśli upadamy, pokutujemy, mówimy: Boże, przebacz. Aby wszyscy czcili Syna jak czczą Ojca. Równość. Kobiety i mężczyźni są równi co do wartości. Są tak samo odkupionymi ludźmi. Nie ma żadnej różnicy. Różnica jest, jeśli chodzi o funkcjonowanie. Ktoś stoi, czy dane mu jest stanąć na czele. Dlaczego? Dla dobra, dla błogosławieństwa, dla życia, aby czerpać jak najwięcej z tego związku, relacji cudownej, którą Bóg uczynił. Jezus mówi: nic nie czynię sam z siebie, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Jest gotów się poddać i poddał się. Uznał to, co było planem Ojca, stało się Jego planem, Jego zadaniem. Ale z drugiej strony miał też tą świadomość tego, że tak jak on uwielbia Ojca, jest wywyższany przez Ojca. Jest błogosławiony. A więc zastanawiałem się tak: Boże, skąd się to w końcu wzięło, że ten facet to on musi pracować, a ona raczej lepiej, żeby była w domu. Chociaż wiecie, to się wszystko dzisiaj pozmieniało, żyjemy w zupełnie innym miejscu. Ale koncepcja jest już na samym początku. Pamiętacie, kiedy zgrzeszyli?
Ty będziesz w bólach rodzić, a ty będziesz ciężko pracował. Będzie trud, będzie wysiłek, będzie płacz, tylko dlatego, że przekroczyłeś moje słowo. Aha, mówię, Boże, aha, to, czyli tutaj wyraźnie, no jednak jest ta wskazówka. I dzisiaj oczywiście, że każde małżeństwo musi rozstrzygnąć jak, ale ważne jest, żeby mężczyzna wiedział, że on tutaj ma, powinien być takim, ma tą decydujące zadanie, rolę. Wiecie, i pakowanie, chociaż ja nie mam nic przeciwko, bo ja lubię, bo to robiłem, dużo mniej niż moja żona, przewijać, myć i tak dalej. Ale dzisiaj faceta próbuje się wcisnąć, żeby pełnił rolę kobiety. A kobieta staje się powoli takim mężczyzną. A ona wszystko wie. Wiecie, ja rozumiem, że lenistwo facetów jest ogromne. Znaczy generalnie mówię, wybaczcie, że generalizuję, ale to czasami faceci są tacy wygodni w końcu, nie? I ona jest, pierwsze o to walczyła z nim, a później już nie może. I pyta się, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Wiecie, tak się zastanawiam, czy kiedy wąż przyszedł do Ewy, pamiętacie tą historię? Wąż przychodzi i mówi, tak ze wszystkich drzew możecie jeść. Wiecie, tak sobie pomyślałem, kiedy tak rozważałem ten fragment, mówię, Boże, jakież możliwości otworzyłeś przed człowiekiem. Z wszystkich drzew ogrodu możecie jeść, tylko z tego jednego nie. Bo gdy zjecie, umrzecie. I zastanawiam się, co robił Adam, bo przecież tam jest napisane zaraz w tym trzecim rozdziale pierwszej Mojżeszowej i dała mężowi, który z nią był. W sensie facet czytał gazetę. Albo oglądał telewizję i nie widział, co się dzieje. A wąż przyszedł. No bo jeżeli on był koło niej i był w tym momencie, pytam się, on jest głową, on miał być tą ochroną, on jest tym, który miał ją chronić i siebie. Czym on był zajęty? Ja wiem, że czasami jesteśmy zajęci różnymi rzeczami, ale wiecie, biskup ma być. Nie jest napisane, że biskup ma być w stanie bezżennym. Ale mam być mężem, jeśli już ma, to jednej żony. I to słowo, które jest skierowane do biskupów, że on ma dobrze zarządzać swoim domem. To słowo zarządzać, które skierowane jest do biskupa czy do starszego zboru, ma zarządzać. To słowo to jest greckie słowo, które oznacza stać na czele. Ponad kimś, przodować, rządzić, kierować. Stać na czele. Nie bać się tego. Mężczyzna stoi na czele, dlatego że najwyższy autorytet Bóg to miejsce mu wyznaczył. I nie wolno mu z tego rezygnować. A kobieta, która jest mu dodana, staje przy nim, jest do pomocy. Ona powinna go w tym wspierać, aby razem wykonać Boże zadanie. Razem. On ma taki sam sposób sprawować swój autorytet i swoje przywództwo, tak jak ojciec wobec syna i tak jak Chrystus wobec Kościoła. Więc musimy na to popatrzeć, jak oni to robią. Nie ma żadnego poniżania. Żadnego traktowania niżej. Ale to on ma przewodzić. I teraz on ma rządzić, on ma kierować, on ma stać na czele i oto przychodzi wąż. Jeżeli on tam był przy niej, to jego zadaniem było wstać i powiedzieć, ruszamy stąd. Ani chwili dłużej. Ja nie wiem, co on robił. Szatan rozmawia z nią, sugeruje różne rzeczy, zaślepia jej, mąci jej w głowie,
I ona mówi, no fajne drzewo, fajny owoc. Mogę nabyć dodatkowej mądrości. Nawet być jak Pan Bóg. I wzięła. Nawet jeżeli wzięła, popatrzcie, ona przejmuje kontrolę i ona wychodzi spod autorytetu. Ona decyduje i bierze, ona nie pyta go o zdanie, nie rozmawia z nim, co zrobimy. Ona bierze. A teraz co on robi? Wiecie, że Pan Bóg pociągnął do odpowiedzialności nie ją, tylko jego? Zwróćcie uwagę, że Pismo mówi, w Adamie wszyscy umieramy. Nie w Ewie. Chociaż ona pierwsza zgrzeszyła. Bo Bóg jemu dał autorytet. I on był za to odpowiedzialny. I on powinien tego pilnować. No dobrze, ale ona już wzięła i zjadła, i ugryzła, i jest koniec, ale on jeszcze nie. On jeszcze nie. I co on robi? Wiecie co? Zastanawiam się, Boże, czy to wszystko mogło się inaczej potoczyć? Przecież on nie musiał zjeść. A gdyby on upadł przed Bogiem i zaczął wołać za swoją żoną? Nie wiem. Słowo Boże mówi jedno, ona została zwiedziona, ale on w sposób świadomy wziął i zjadł. Wiecie, ja osobiście wierzę, że Adam jest wśród odkupionych. Ale popatrzcie, w Adamie wszyscy umieramy. Jego nieposłuszeństwo. To, że przestał sprawować, czuwać nad swoim domem, nad życiem swoim i swojej żony i swoich dzieci. Czemu ona wyszła spod autorytetu Adama? Tak była zafascynowana tym, co diabeł jej przedstawił, że stwierdziła, że chyba robi to dla korzyści całej swojej rodziny. Moi drodzy, bardzo podobna sytuacja jest z Abrahamem i Sarą. To wcale nie oznacza, czy nie możemy postawić równości, że mężczyzna nie powinien słuchać rad swojej żony? Jak najbardziej powinien. Powinni razem współpracować. Ale z drugiej strony, pamiętajmy to, jak w końcu pewne decyzje zapadną. Mogą zapadać po długich dyskusjach, rozważaniach wspólnych i tak dalej, bo przecież są razem. Ale w końcu jest decyzja. A może być tak, że mają tak różne zdania. Tylko czy to, co podejmujemy, będzie służyć mojej żonie, mojej rodzinie? Też Sara podeszła do Abrahama i mówi, zrób tak. Weź sobie Hagar, miej z nią dziecko, ja ci nie mogę dać dzieci. Wiecie, czasami jest tak, że ludzie nie mogą mieć dzieci. Jest zdumiewające, że nie mogli mieć dzieci ludzie, którzy są jednymi z największych bohaterów wiary. Abraham jest ojcem wiary. Przez 25 lat modli się o dziecko. Nie ma odpowiedzi. I Sara mówi, zróbmy po swojemu. Weźmy w końcu sprawy w swoje ręce. Bóg no nie odpowiada. Trzeba inaczej. Wiecie, to jest ogromna pokusa i bardzo niebezpieczne, kiedy człowiek zaczyna brać sprawy w swoje ręce, nie pytając Boga i nie czekając na Boga. Do dzisiaj mamy owoce tego. Ogromny problem już ogólnoświatowy. Wiecie, pocieszające jest to, że nawet wielcy ludzie, pocieszające, jeśli tak mogę powiedzieć w cudzysłowie,
Wielcy ludzie zawodzili, upadali. A pocieszające jest to, że Bóg okazywał łaskę, przebaczał. I jego cel został wykonany w życiu Abrama. Halleluja, to jest łaska. Posłuchał jej, a nie powinien. On chyba nie rozumiał do końca tego, co Bóg mu obiecuje. Też nie mógł tego ogarnąć. Presja czasu była tak wielka. No mówi, zróbmy coś w końcu. Ta niecierpliwość, z której powiedział, no uzasadniona, czekać 24 lata. A pamiętacie Zachariasza i Elżbietę? Nie mogli mieć dziecka. Kiedy już się zestarzeli, przychodzi anioł, mówi, twoja żona Elżbieta urodzi syna i nadasz mu imię Jan. On będzie już w łonie matki napełniony Duchem Świętym. Nie rozumiemy. Mówimy, Boże, ja chcę wycisnąć z mojego życia wszystko, co się da, dopóki mogę. A Bóg mówi, nie, ja mam plan dla twojego życia. Ja chcę cię błogosławić. Bądź wierny, czekaj na mnie, trzymaj się tego, co mówię. Wtedy będziesz miał jeszcze więcej. Nie może po twojemu, ale będziesz tego doświadczał, tej wielkiej radości, satysfakcji, że oto Bóg wkroczył w pewnym momencie, we właściwym swoim czasie w twoje życie. A więc jeżeli on ma być i zarządzać swoim domem, ma przewodzić, musi zwrócić uwagę, jak to robić. Jak to robić, aby jego żona doświadczała błogosławieństwa, radości, miłości. Ale z drugiej strony też, aby ona, kiedy trzeba, mogła odsunąć się o krok, powiedzieć, czekam, aż podejmiemy decyzję, w końcu zadecyduj. A Bóg to honoruje i Bóg będzie to błogosławił. A więc Bóg oczekuje, że żona uszanuje ten autorytet i podda się. I zwróćcie uwagę, Słowo Boże mówi, że ma być poddana ze względu na Pana. Nawet, oczywiście ona ma uszanować ten autorytet, bo on pochodzi od Boga, dany jemu. Ale ona ma być mu poddana przede wszystkim ze względu na Pana, któremu służy, do którego należy. To mężczyzna przede wszystkim powinien stać w swoim domu i powiedzieć tak, do żony i do swoich dzieci. Ja i mój dom będziemy służyć Panu. To mężczyzna przede wszystkim powinien stać i nawoływać swoją żonę, swoje dzieci. Usiądźmy, będziemy się modlić. To on powinien być tym motorem. Kiedy go nie ma, ona to robi z dziećmi. Ale kiedy jest, kiedy ma tylko możliwość, on powinien zwoływać całą rodzinę i pokazać, jak ważny jest Bóg dla jego życia. Żeby to dzieci mogły widzieć w życiu jego, ale też w życiu ich jako małżeństwa, kiedy razem to robią. Dlaczego to jest tak ważne? Bo chodzi o życie. O życie. Nasze codzienne życie, ale też wieczne życie. I powiem wam, jest przykrością, kiedy człowiek słyszy, że ktoś jeden drugiego zostawia, bo akurat nie mógł znieść jego charakteru. Ja wiem, że może być ciężko. Będziemy o tym mówić. Będziemy o tym mówić. A później idzie, bierze sobie kogoś innego. A później idzie i może jeszcze chce usługiwać dla innych. Chciałbym, żebyśmy powstali i modlili się. Panie, dziękujemy Ci za Twoje święte słowo.
Panie, tak modlę się, abyś dał nam łaskę, mnie i każdemu z nas, abyśmy zrozumieli to, co mówisz. To, co Twoje Słowo mówi. Abyśmy nie uciekali od Twojego Słowa. I wyznajemy, że Twoje Słowo jest dobre. Jest łaskawe, jest przyjemne, chociaż jest czasami ostre, a ono takim jest jak miecz obosieczny. Panie, modlimy się, Panie, prosimy Cię, naucz nas, mężczyzn, Panie, być tymi, którzy właściwie sprawują swój autorytet, którzy biorą odpowiedzialność, którzy sprawiają, Panie, że nasze żony mogą być ubłogosławione, szczęśliwe, Panie. Nasze dzieci mogą być błogosławione. Pomóż nam, Panie, abyśmy byli zachętą, zbudowaniem, błogosławieństwem dla naszych żon i dzieci. Pomóż mnie, pomóż każdemu z nas. Ojcze, abyśmy nie stawali się ludźmi, którzy są obojętni, schodzą gdzieś, zostawiają wszystko. A też modlimy się, Boże Wszechmogący, aby ten autorytet, który dany jest mężczyznom, był uszanowany. W każdym domu Twoich dzieci, Twoich małżeństw. Tak dziękujemy Ci, Boże, za to, że Ty uczyniłeś z nas swoją oblubienicę. I Panie, dopomóż nam być wiernymi Tobie do końca. Abyśmy osiągnęli cel. Zbawienie naszych dusz. Tak błogosław nas, błogosław całe zgromadzenie. I proszę Cię, Duchu Święty, abyś Ty sam to słowo, które dzisiaj czytaliśmy, objaśniał dla naszych serc, dla każdego z nas, abyśmy więcej i więcej mogli ogarnąć, zrozumieć, pojąć. Niech, Panie, szczęści się, niech Twoje słowo, Twojemu słowu szczęści się, niech ono ma powodzenie w życiu każdego z nas. W imieniu Jezusa. Amen.